Pana pieniądze są zagrożone. Przestępcy chcą je wyprowadzić z banku. W ich schwytaniu potrzebna jest pana pomoc. Takie słowa usłyszał 88-latek, który padł ofiarą oszustwa. Z seniorem skontaktował się mężczyzna podający się za prokuratora i wyłudził od niego oszczędności. Oszust w rozmowie z 88-latkiem wskazał, że w Słupsku działa grupa przestępcza wyprowadzająca pieniądze z banku i zaznaczył, że do schwytania tych przestępców niezbędna będzie jego pomoc. Zaniepokojony senior krok po kroku działał tak, jak chciał tego przestępca, stale utrzymujący z nim kontakt. Finalnie 88-latek wypłacił swoje oszczędności i na umówione hasło przekazał je oszustowi. To kolejny przypadek oszukania osoby starszej w naszym mieście, tak zwaną metodą na policjanta lub prokuratora. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania pieniędzy i nie angażują obywateli, ani nie zabezpieczają ich oszczędności do rozwiązania sprawy kryminalnej. W momencie, gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, powinniśmy zakończyć taką rozmowę telefoniczną. Utrzymywanie ciągłego kontaktu jest niebezpieczne. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, policja prosi o kontakt pod numerem telefonu 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić o próbie oszustwa.